Zamykanie lasów, odstęp między małżonkami czy niskie sufity na siłowniach stały się symbolami pandemii COVID-19 w Polsce. Wspaniałe to były przepisy, nie zapomnę ich nigdy. Tymczasem jednak, zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami, życie toczy się dalej. I może czas na panoramiczne zestawienie najważniejszych czy najdziwniejszych wydarzeń ostatnich dni. Jacek Orzuk zapraszam na specjalny odcinek raportu PCH24. Adam Niedzielski podjął działania mające na celu zapewnienie dostępności produktu Lagewrio Molnupiravir dla pacjentów leczonych w Polsce, dopuszczając go na czas określony. Poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków, pomimo braku dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej, produkt ten może być stosowany w leczeniu osób dorosłych, które nie wymagają tlenoterapii i są w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju ciężkiego COVID-19. W związku z powyższym minister zdrowia podjął działania mające na celu zapewnienie dostępności produktu dla pacjentów leczonych w Polsce. Tym samym produkt ten posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i może być legalnie dystrybuowany na terenie Polski, poinformowały władze resortu. Obecnie zarówno placówki podstawowej opieki zdrowotnej, jak i inne podmioty lecznicze prowadzące leczenie pacjentów z COVID-19 mają możliwość pozyskania produktu leczniczego Lagewrio Molnupiravir w celu prowadzenia terapii. Obserwując jednak ostatnią woltę ministra Zdrowia można by pomyśleć, że już niedługo oficjalnym lekiem na COVID może zostać proklamowana witamina C i dużo snu. Nie zostanie nim natomiast amantadyna. Profesor Konrad Rejdak nie jest zdziwiony, że wyniki badań klinicznych stosowania amantadyny nie wykazały jej skuteczności w leczeniu COVID-19, albowiem na pacjentów w zaawansowanym stadium choroby inne leki także nie działają. Zaskoczeniem było za to stosowanie podczas badań równolegle z amantadyną remdesiviru, a więc wszyscy biorący udział w badaniu pacjenci otrzymali lek oficjalnie dopuszczony do użytku. Tak wynika z protokołu tych badań, trudno mi to jakoś komentować, ale tamy, Metoda była zupełnie inna niż nasza. Najważniejszą informacją jest ta, że COVID-19 trzeba leczyć na wczesnym etapie. Co też nie jest zaskoczeniem, stwierdził profesor w rozmowie z portalem salon24.pl. Ekspert przypomniał, że jego zespół bada skuteczność amantadyny na wczesnym stadium choroby i ta analiza jeszcze się nie zakończyła. To są nadal badania wstępne. Po nich będzie decyzja, czy mamy je kontynuować, czy też nie. Przypomnę też, że te piątkowe wyniki badań są też wstępne, oparte na mniej niż 1 trzeciej planowanej grupy. Miało być przebadanych 500 osób, a przebadano około 140. Przekonamy się, jakie będą pierwsze wyniki, na naszej wstępnie przebananej grupie wyjaśnił, apelując przy tym, by do wszelkich analiz podchodzić z rezerwą. Jak zaznaczył, zanim zapadnie ostateczny werdykt, naukowcy powinni dokładnie przyjrzeć się rezultatom. Leki lekami, ale w rozmowie z polskim radiem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podzielił się swoją opinią na temat luzowania restrykcji. Jego zdaniem część obostrzeń powinna wciąż obowiązywać polskie społeczeństwo. Może nie na zawsze, ale na pewno na dłuższy okres czasu. Mimo że minister Adam Niedzielski zapowiada pełne, odważne decyzje co do znoszenia ograniczeń w marcu, Kraska postuluje, by maseczka, dystans i izolacja zostały z nami na dobre. Choć oficjalne zapowiedzi końca pandemii doprowadziły w niektórych krajach do całkowitego zniesienia restrykcji, a w Polsce ich redukcję zapowiedział minister zdrowia. Najbliższy podwładny Adama Niedzielskiego uważa, że część ograniczeń wciąż powinna obowiązywać także po wygaśnięciu tzw. piątej fali. Pewne nawyki, pewne zasady, do których już jesteśmy przyzwyczajeni, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka, to powinno z nami zostać. Może nie na zawsze, ale na pewno na dłuższy okres czasu, mówił wiceszef resortu zdrowia w wywiadzie udzielonym polskiemu radiu. Zdaniem Waldemara Kraski po dwóch latach pandemii widać, że że takie działania są skuteczne i tych Podstawowych zasad należy przestrzegać. Koronawirus tak łatwo nie odejdzie z naszej codzienności, więc chyba musimy się nauczyć z nim na co dzień żyć, podkreślił polityk. Wiceminister nie wyklucza, że w tym roku historia zatoczy po raz kolejny dobrze znane koło. Naturalny przebieg pandemii będzie w tej chwili taki, że tych przypadków będzie coraz mniej, mówił Waldemar Kraska. Ma też zmniejszyć się liczba hospitalizowanych. Jednocześnie polityk przypomniał, że w okresie wiosennym zawsze była kolejna fala. Epidemii. Latem sytuacja się stabilizowała, a na jesieni znowu zwiększała się liczba zakażeń. Trudno wyrokować, co będzie na jesieni, czy będzie nowy mutant. Podsumowywał, co byśmy zrobili bez cennej pracy ministra Kraski i wszystkich przedsięwziętych przez rząd środków. Od 2020 roku mielibyśmy pewnie dużo nadmiarowych zgonów. Czy już niedługo po raz kolejny zmieni się mądrość etapów w temacie szczepionek? Zakład firmy Johnson Johnson w holenderskiej Lejdzie, jedynym aktywnym punkcie wytwarzającym preparat, zaprzestał produkcji szczepionek przeciw COVID-19. New York Times donosi, że obecnie zakład zajmuje się potencjalnie bardziej opłacalną produkcją szczepionki przeciw Innemu wirusowi. Do wygaszenia produkcji w Lejdzie miało dojść pod koniec zeszłego roku, a o decyzji koncernu klienci dowiedzieli się dopiero z mediów. Zakład w holenderskim mieście Leida zamiast tego produkuje eksperymentalną, ale potencjalnie bardziej opłacalną szczepionkę przeciw innemu wirusowi, informuje amerykański New York Times. Jak podkreśla dziennik, wstrzymanie produkcji jest najprawdopodobniej tymczasowe, a zakład wróci do wytwarzania szczepionek przeciw COVID-19 za kilka miesięcy. Ciągłość dostaw mają gwarantować preparaty zgromadzone. W magazynach. Do klientów amerykańskiego koncernu, których nie poinformowano o wstrzymaniu produkcji, należy m.in. Unia Afrykańska oraz program COVAX, którego celem jest zapewnienie dostępu do szczepionek dla wszystkich krajów na świecie. Zaraz, zaraz, produkuje bardziej opłacalną, eksperymentalną szczepionkę? Jak to dobrze, że szczepionka Johnson Johnson przeciwko COVID nie była eksperymentalna? Póki co jednak przynajmniej niektóre szczepionki trzymają się mocno. Przychody amerykańskiego koncernu Pfizer wzrosły w ostatnim kwartale 2021 roku ponad dwukrotnie w skali roku do 23 miliardów dolarów, głównie dzięki 12,5 miliardom dolarów ze sprzedaży szczepionki przeciw COVID-19. Informuje serwis Business Insider.com. W roku 2022 firma Pfizer ma podwoić swoje zyski. W minionym tygodniu Albert Bulla, prezes Pfizera, stwierdził, że wyeliminowanie koronawirusa jest mało prawdopodobne, po czym przedstawił planowane zyski, jakie ma osiągnąć farmaceutyczny gigant w roku 2022, które zapewni mu pandemia. Firma w tym roku liczy na sprzedaż szczepionek na COVID-19 wartych blisko 32 miliardy dolarów. Dodatkowe 22 miliardy może zainkasować za dystrybucję leku na koronawirusa. Czytamy na portalu Mani.pl. Łącznie przedstawiciele Pfizera spodziewają się około 100 miliardów dolarów wpływów ze sprzedaży w całym, w całym bieżącym roku. Oznacza to, że tzw. walka z koronawirusem wygeneruje połowę przychodów firmy. Co ciekawe, prezes Pfizera, cytowany przez CNBC, twierdzi, że te wyliczenia są bardzo ostrożne. Wspomniane wyżej 22 miliardy dolarów wynikają z podpisanych lub bliskich podpisania umów. Tymczasem spółka ciągle aktywnie prowadzi rozmowy z przedstawicielami ponad 100 krajów, które są zainteresowane zakupem leku na COVID-19. Szef farmaceutycznej spółki zapowiedział też dalszy rozwój technologiczny. Celem jest m.in. skrócenie czasu produkcji nowych szczepionek z 3 do 2 miesięcy. Warto też przypomnieć, że pod koniec stycznia Pfizer rozpoczął badania kliniczne nad szczepionką, która jest skierowana konkretnie przeciwko wariantowi Omicron u dorosłych w wieku od 18 do 55 lat. Używając metafory związanej ze znanym serialem, władze Pfizera chcą przetopić jeszcze jak najwięcej złota, zanim opuszczą bank. Gdy przed pandemią czyniłem mały rachunek takiego bezwarunkowego zaufania, w koszyku nadziei pozostał mi już niewielki zestaw medycy, naukowcy, księża. I tu pojawia się najbardziej kontrowersyjna część tego rozmyślania, czy rzeczywiście te instytucje i ich reprezentanci przetrwali. W tej najbardziej prestiżowej sferze? pyta retorycznie na łamach niedzieli Witold Gadowski. Jego zdaniem wielu medyków znakomicie zdało egzamin z pandemii. Nie zamknęli się w domach, nie zgodzili się na teleporady, robili wszystko, aby pomóc potrzebującym pomocy pacjentom. Niestety znaleźli się też tacy, którzy postępowali koniunkturalnie i merkantylnie. W, w państwowej służbie zdrowia panuje przekonanie, że koronawirus niesamowicie zaraża. Pojawiły się nawet obwieszczenia w przychodniach, że pacjentów chorych. Się nie wpuszcza. Demoralizacja związana z tak zwanymi teleporadami postępuje, a wielu lekarzy, tych, którzy dzięki pandemii zarabiają duże pieniądze, zachowuje się w myśl niepisanej zasady pandemią, jakabyś nie była trwaj wylicza publicysta, po czym dodaje, że największym wrogiem takich działań, nie jest, takich ludzi nie jest koronawirus, tylko lekarze, którzy próbują go leczyć. Konformizm, niedouczenie, zadufanie w sobie i reakcje stadne stały się w tym środowisku nierzadkie. Trudno zatem stwierdzić, że autorytet medyków w czasie pandemii wzrósł, podkreśla. Jeśli zaś chodzi o kapłanów, to zdaniem Gadowskiego wielu z nich nie zdało wielkiej próby wiary i postawy, jaką była pandemia. Kościół przez stulecia był oparciem dla Polaków, był z narodem. Obecnie księża są często zagubieni i sprawiają wrażenie przygaszonych czy nawet zastraszonych. Szkoda, bo właśnie ten czas jest szansą na odrodzenie się Kościoła. Ubolewa publicysta. Trzecia grupa dotychczasowych autorytetów, naukowcy, zdaniem Gadowskiego najbardziej zawiodła. Niestety, zamiast swobodnej refleksji i rzetelności naukowych badań, otrzymujemy propagandowe wypociny pisane przez politruków. Bolesne i żałosne jest to, że pod tak żenującymi i nieopartymi na badaniach naukowych twierdzeniami. Podpisują się ludzie z wysokim cenzusem naukowym. Czas pandemii ukazał ogromny dystans, który dzieli polską naukę od tej światowej. Nikt nie prowadzi tu niezależnych i ważnych dla zdrowia Polaków eksperymentów. Nie zdobyliśmy się nawet na własne przebadanie preparatów szczepionkowych. Dominuje służalczość wobec międzynarodowych instytucji, tak jakby Polska nie miała swoich praw, norm i wymogów medycznych, konstatuje dziennikarz. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny odmówił zawieszenia obowiązku szczepień wprowadzonego przez władzę legislacyjną 10 grudnia zeszłego roku. Dotyczy on personelu przychodni i domów opieki. Tym samym potwierdził zgodność przymusu szczepiennego z Konstytucją. Skargi dotyczące obowiązku szczepień dla personelu przychodni i domów opieki wpłynęły od blisko 300 powodów. Jednak Federalny Trybunał Konstytucyjny zatwierdził obowiązkowe szczepienia w klinikach i domach opieki, informuje Der Spiegel. Instytucja potwierdziła więc pod Podczas postępowania w trybie pilnym zgodność przymusu szczepień z ustawą zasadniczą. Gremium będzie jeszcze rozpatrywało tę sprawę w trybie zwykłym. Bardzo niskie prawdopodobieństwo poważnych konsekwencji szczepień jest równoważone znacznie wyższym prawdopodobieństwem narażenia życia i zdrowia osób bezbronnych, czytamy w uzasadnieniu wyroku. Obowiązek szczepień nie budzi w chwili wydania tej decyzji poważnych obaw konstytucyjnych, wyjaśnia Trybunał. Przymus przyjęcia preparatu przeciwko COVID-19 został uchwalony przez Bundestag i Bundesrat, Bundesrat w grudniu zeszłego roku. Ustawodawcy objęli nim pracowników placówek takich jak przychodnie, domy opieki i gabinety lekarskie. Członkowie tych grup zawodowych będą musieli do 15 marca przedłożyć dokumentację potwierdzającą szczepienie lub dowód przechorowania COVID-19. No cóż, w historii niemieckie sądy nie takie rzeczy uznawały już za legalne. Pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła, ostrzegła w piątek główna doradczyni naukowa Światowej Organizacji Zdrowia Sumia Słaminathan. Oczekujemy, że pojawią się jeszcze nowe warianty SARS-CoV-2 przekazała. Widzieliśmy, jak wirus ewoluuje, mutuje, więc będą kolejne jego warianty, także te budzące obawę. Zatem nie jest to koniec pandemii, mówiła Swaminathan podczas konferencji prasowej w Kafsztadzie. Na briefingu WPA przedstawicielka WHO podkreśliła, że w skali globalnej z powodu COVID-19 codziennie umiera pomiędzy 11 a 12. Tysięcy osób, a większość z nich nie przeszła szczepień przeciwko tej chorobie. Nawiązując do podanych statystyk, główna doradczyni naukowa zaznaczyła, że z tego powodu należy zwiększyć produkcję szczepionek, zapewniając ich sprawiedliwą dystrybucję. Aż prawie żałuję, że do WHO nie ma wyborów powszechnych, a co za tym idzie, kampanii wyborczej. Lockdown, maseczki, kwarantanna. Rozwiązania te przyjęte zostały na zasadzie założenia, że jeśli jakieś działanie może przynajmniej teoretycznie Zapobiegać transmisji wirusa to będzie pomocne. Dziś mamy namacalne przykłady, że tak się nie dzieje, podkreśla dr Marek Sobolewski, statystyk z Politechniki Rzeszowskiej, w rozmowie z Pawłem Zdziarskim na kanale PCH24. Jak tłumaczył ekspert, który jest współautorem raportu Ordo Juris w części dotyczącej niefarmaceutycznych środków walki z koronawirusem, w szerokim piśmiennictwie brak jest dowodów na skuteczność lockdownu, izolacji, masek, czyli metod niezwiązanych z leczeniem, a w teorii mających zapobiegać transmisji wirusa. Te rozwiązania zostały przyjęte na zasadzie założenia, że jeśli jakieś działanie może przynajmniej teoretycznie zapobiegać transmisji wirusa, to będzie pomocne. Dziś mamy namacalne przykłady, że tak się nie dzieje. Wystarczy spojrzeć na Europę Zachodnią, gdzie notowane są rekordowe wskaźniki zakażeń. W takich krajach jak Włochy maseczki obowiązywały dotąd nawet na zewnątrz, stosowano lockdown i tak dalej. To nie działało, podkreślił dr Sobolewski. Jak zauważył, jest też druga strona medalu, bo to, że coś nie działało, to pół biedy, ale są sfery życia społecznego, kwestie zdrowotne, na które oddziaływały te ograniczenia. Jest taka zasada proporcjonalności środków. Jeżeli środki niewiele dają, a czynią jakiekolwiek szkody, to już ta zasada nie jest zachowana. Dodał. Zdaniem eksperta w przypadku, dajmy na przykład, nauczania zdalnego, te szkody za obecnym pokoleniem uczniów, szkół podstawowych i licealistów, studentów będą się ciągnęły przez wiele lat. Podobnie jest, jest, jeśli spojrzymy na służbę zdrowia, czyli skutki ograniczenia hospitalizacji. Leczymy jedną chorobę kosztem dziesiątków innych nieleczonych pacjentów na inne choroby. O tym dzisiaj się już mówi oficjalnie, mówi o tym Ministerstwo Zdrowia. A to było do przewidzenia. Co więcej, pojawiły się dane statystyczne potwierdzające ten trend, z którymi nic nie robiono. W ocenie eksperta kwestia nieskuteczności podjętych środków niefarmaceutycznych była znana rządzącym dużo wcześniej niż ekspertom pozarządowym, którzy przecież bazowali na oficjalnie przekazywanych danych. Zatem decyzje, które dziś powoli są wprowadzane, związane z rezygnacją z nieskutecznych obostrzeń, powinny być podjęte dużo wcześniej. Jak napisałby Leszek Balcerowicz na Twitterze nazwiska rozliczyć. Pacjenci z innymi chorobami niż COVID-19 są przyjmowani w gorszym stanie niż trafiali do lecznic przed pandemią. Alarmują szpitale powiatowe w Wadowicach i w Cieszynie. Zdaniem komentatorów jest to pokłosie m.in. strachu przed koronawirusem i polityki zdrowotnej państwa w czasie pandemii, przez co część pacjentów unikała kontaktów z służbą zdrowia, a części zostało to uniemożliwione. Iwona Burdel z działu Prawno-organizacyjnego szpitala w Wadowicach wskazała, że obecnie trafiają tam pacjenci z zaawansowanymi postaciami innych chorób, m.in. kardiologicznych, internistycznych czy onkologicznych. Stan zaawansowania poszczególnych chorób wynika w głównej mierze z obawy pacjentów przed ryzykiem infekcji COVID-19, która u osób z cukrzycą, pacjentów onkologicznych czy z chorobami układu sercowo-naczyniowego wiąże się ze sporym ryzykiem. Niejednokrotnie zwlekali oni z udaniem się po pomoc, a czas do wdrożenia skutecznego leczenia ma Istotny wpływ na rokowania, wskazała Burdyl. Identyczna sytuacja występuje w Cieszynie. Rzecznik tamtejszego Szpitala Śląskiego, Ewa Herman, poinformowała, że chorzy często zbyt długo zwlekają z wizytą u lekarza. Powoduje to opóźnioną diagnostykę, zwłaszcza onkologiczną. Prowadzi to też do powikłań w chorobach przewlekłych. Zwlekanie lub przesuwanie wykonywania zabiegów planowych skutkuje zaostrzeniem choroby. Z tego też powodu większość z nich odbywa się w trybie ostrym, powiedziała. Herman zwróciła też uwagę, że niedobory personelu medycznego i zwiększona ilość pacjentów z COVID-19 powodowały w Cieszynie konieczność przesunięć personelu na oddziały covidowe. Tym samym w porównaniu z okresem przedpandemicznym zmniejszyła się możliwość prowadzenia leczenia i opieki medycznej. Wydaje się, że już niedługo nie będzie można zbywać kolejnych zgonów poprzez dawkową klasyfikację COVID i choroba współistniejąca. To był specjalny odcinek raportu PCH24. Jacek Orzuk, dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam również o możliwościach wsparcia naszego kanału. Do zobaczenia.